przedwojennym Bogdańcu ulica biegnąca od skrzyżowania w centrum w kierunku Gorzowa nosiła nazwę Adolf Hitler Strasse. Przy tej ulicy było szereg znaczących obiektów, a mianowicie na początku ulicy był zakład fryzjerski Lejmana, później za nim był dom towarowy, sklep papierniczy oraz wejście do Parku Kultury, który nazywał się Raj nad Potokiem Młyńskim. W dalszym ciągu ulicy było kilka domów mieszkalnych, aż do obecnej ulicy Pocztowej. Dzisiaj praktycznie nie ma śladu po tych budynkach. Jest natomiast boisko sportowe zespołu szkół. Na rogu ulicy Mickiewicza i Pocztowej znajduje się dawny budynek, w którym mieścił się sklep tytoniowy Bittnera. Jest on interesujący z uwagi na tą fasadę, która jest ustawiona pod kątem 45 stopni do kierunku ulicy. W budynku tym był prowadzony budynek poczty po wojnie, a prowadziła go rodzina Tarantów. Z czasem urząd pocztowy został przeniesiony do obecnego budynku przy ulicy Mickiewicza. Za tym budynkiem znajdował się warsztat ślusarsko-mechaniczny i kolejno w tych dalszych budynkach mieściły się różnego rodzaju interesy, które prowadzone były przez ówczesnych mieszkańców Bogdańca. Między innymi chodziło o to, że było ogrodnictwo, handel jajami, hodowla gęsi, warsztat mechaniczny ze stacją benzynową oraz w końcu tej ulicy, już przy granicy z Jeninem, był dom doktora Seula, lekarza rodzinnego, który przyjmował właśnie pacjentów jako praktyka prywatna. Po drugiej stronie ulicy też było sporo budynków, w których mieściła się działalność gospodarcza prowadzona przez ówczesnych mieszkańców. Można powiedzieć, że właściwie w co drugim domu wykonywano jakąś działalność gospodarczą. I może ten fakt obecnego mieszkańca Bogdańca dziwić, jak to wszystko mogło funkcjonować i zarabiać na siebie. No, widać z tego, że przynosiła ta działalność profity, dlatego że wiele ludzi, prawda, tą działalność podejmowało i nie było tak, że były jakieś puste pola na mapie działalności gospodarczej. Należy powiedzieć, że Bogdaniec już historycznie był powołany do tego, ażeby świadczyć usługi dla rolnictwa i miały siedzibę tutaj firmy, które działały właśnie na rzecz rolnictwa, między innymi właśnie zaopatrzenie tego rolnictwa w nawozy sztuczne i inne materiały niezbędne, więc praktycznie ta druga strona ulicy, aż do stacji benzynowej, też była obłożona działalnością gospodarczą. Stacja benzynowa, która w tej chwili istnieje w Bogdańcu, praktycznie jako jedyna, była jedną z czterech stacji benzynowych i obecna znajduje się w miejscu, gdzie historycznie przed wojną też była stacja benzynowa. Idąc dalej, przy potoku Bogdanka było dwa budynki, których na dzień dzisiejszy nie ma, ale w których była prowadzona masarnia w jednym z nich, a w drugim po prostu mieszkał dentysta. Tuż obok potoku Bogdanka znajdował się historyczny głaz upamiętniający młodego człowieka o nazwisku Lipsz, Berlińczyka, który tu w maju 31 roku przyjechał do Bogdańca jako kibic na mecz piłki nożnej i po tym meczu wywiązała się bójka z innymi kibicami, w wyniku której młody człowiek
został ugodzony nożem i zmarł. W owym czasie już na terenie Niemiec rządzili naziści i z racji tego, że w klapie tego młodego człowieka był znaczek Hitlerjugend, naziści uczynili go swoim bohaterem, jednocześnie, prawda, męczennikiem, że oddał życie za ruch NSDAP. Ufundowano temu człowiekowi właśnie głaz z inskrypcją upamiętniającą jego zasługi dla tego ruchu i fakt, że poniósł śmierć męczeńską. Wracając do tematu Raj nad Młyńskim Potokiem, czyli park kulturowy, było to założenie, które samoistnie po wojnie przestało istnieć, dlatego że nie było widać takich potrzeb, ażeby kontynuować tą dobrą tradycję. Na czym właśnie polegała działalność tego parku? Przede wszystkim była tam olbrzymia sala balowa z restauracją. Stoliki były ustawiane pod ścianami. Sąsiadowało to z ogródkiem restauracyjnym. Dalej były takie, można powiedzieć, miejsca przystosowane do organizowania imprez plenerowych. Więc można było tam różnego rodzaju festyny przeprowadzić, spotkania, również zabawy na świeżym powietrzu, również z udziałem dzieci. Dlatego mieszkańcy, jak również goście przyjezdni, chętnie w tych imprezach brali udział. Natomiast wieczorami odbywały się zabawy taneczne, a do tańca przygrywała miejscowa kapela i także śpiewał chór męski. W skład parku kulturowego wchodził także park w postaci zadrzewienia, krzewów, alejek. Było to wszystko świetnie urządzone, stwarzając romantyczny nastrój, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy szukali jakiegoś, prawda, przytulnego odosobnienia i znajdowali właśnie tutaj, przesiadując na ławeczkach, niedaleko właśnie szemrzącego potoku Bogdanka. W tamtej rzeczywistości ta góra piaskowa za tym parkiem kultury nie była niczym zabudowana. Na tej górze obecnie znajduje się zespół szkół w Bogdańcu. Przed wojną góra ta służyła jako miejsce rekreacji. Był tam tor narciarski, saneczkowy i zwłaszcza zimą chętnie było to miejsce odwiedzane. Szkoła w Bogdańcu składała się właściwie z trzech budynków. Na ulicy Pocztowej obecnej znajduje się stara szkoła, która była wybudowana na początku XX wieku. I tak się składało, że ona weszła w skład szkoły w Jeninie. Czyli w pewnym momencie, nie trwało to długo, ale w pewnym momencie Jenin posiadał dwie szkoły, czyli jedną szkołę tuż przy kościele i druga to właśnie była ta szkoła tutaj na ulicy Pocztowej, która tuż przed wojną, widać powodu jakiegoś niżu demograficznego, nie wypełniała roli szkoły, lecz znajdował się tutaj urząd gminy oraz było po sąsiedzku zorganizowane przedszkole. Dalej było też kilka budynków i właściwie tak przedstawiała się zabudowa ówczesnej ulicy Pocztowej.